według badań 75% wszystkich kolizji, do jakich dochodzi na drogach, ma miejsce przy prędkości mniejszej niż 25 km na godzinę. Według organizacji Euro NCAP, która zajmuje się badaniem wypadków drogowych i ich skutków, 38% tego typu kolizji można całkowicie wyeliminować, jeżeli samochody są wyposażone w system Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania w mieście. Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych, każdego roku w wypadkach drogowych na światowych drogach ginie 1 250 000 osób. To niezwykle dużo, dlatego bardzo ważne jest, aby nowe samochody były coraz częściej wyposażane w systemy asystujące kierowcy. Systemy automatyzujące poruszanie się na drogach, które asystują kierowcy, w zdecydowany sposób przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa. Na przykład aktywny tempomat czy asystent jazdy w korku, który automatyzuje jazdę, cały czas monitoruje przestrzeń przed samochodem. Jeżeli kierowca spojrzy na dziecko, chwyci za telefon, czego oczywiście nie powinien robić, zagapi się na moment, a jadący wcześniej przed nami samochód gwałtownie zahamuje, czy na jezdnię wejdzie pierwszy, samochód automatycznie zainicjuje hamowanie, unikając kolizji. Najbardziej zaawansowanym z systemów, które wpływają na bezpieczeństwo, które wspierają kierowcę, jest Emergency Assist. Jego zadanie polega na tym, aby cały czas monitorować pracę kierowcy. Jeżeli auto wykryje, że kierowca zasłabł, czy też zasnął podczas kilkunastogodzinnej drogi, natychmiast zaingeruje, przejmie kontrolę nad prowadzeniem samochodu, czyli będzie utrzymywał samochód w pasie ruchu. Auto nie zjedzie na przeciwległy pas, nie wpadnie do rowu. Będzie utrzymywał odstęp od poprzedzających samochodów, bezpieczną odległość, więc nie uderzy w żadne inne auto. I poprzez sygnały akustyczne, poprzez sygnały wizualne na desce rozdzielczej, kilkukrotnie poprosi, w cudzysłowie, kierowcę, aby ten przejął kontrolę nad autem. Jeżeli to się nie wydarzy, samochód rozpocznie awaryjną procedurę, czyli zacisną się pasy bezpieczeństwa, włączą się światła awaryjne i auto w bezpieczny sposób zatrzyma się przy prawej krawędzi jezdni. W najnowszej generacji tego systemu, która zadebiutowała wraz z Arteonem, samochód także samoczynnie zmieni pas na skrajny prawy, jeżeli znajduje się na autostradzie czy drodze szybkiego ruchu. I tutaj chciałbym zaznaczyć, że system ten nie jest dostępny tylko właśnie dla najbardziej zaawansowanych aut jak Arteon, ale on jest również dostępny w Passacie, w Turanie, także w bardzo popularnym Golfie.